Spokojnie się wędrować. Ładnie jedziesz. Bardzo ładnie. Zawodnicy gotowi. Uwaga, startujemy na gwizdek. Na miejsca. Jeżeli są panie, które chciałyby przetrwać na 25 metrów, to zapraszam do zrealizacji dziesiątego zapisu. I miejsce pierwsze. Was Karolina Złęcza, 33,69. Dobrze czas. Miejsce drugie. Klema Rafał, Mieroszyna, 35,38. 25,38. I miejsce pierwsze, Wachowiak Mateusz ze Staszem, 40,50. Chyba jednak ten mniejszy zawodnik dostanie ten medal, dźwignie chyba, tak? Daj radę. Dobra. Wspólne zdjęcie, brawa jeszcze od zawodników. 16 zawodników wystąpiło. Było lekko na podium i startowało na 100 metrów mężczyzn. Miejsce drugie, 3:25:53, czas sztafety w Mieroszynach.
Brawa, tak. I miejsce pierwsze, wszystko było na sztabach Ozłęcza. W składzie Was Karolina, Romanik Mariusz, Lot Mateusz, Lot Krystyn. Wielkie brawa dla sztabach Ozłęcza. Duży uzyskanie. Trzech sztabów, które odbyły dzisiaj zawody. W dzisiejszym dniu odbyły się Mistrzostwa Gminy w pływaniu. Były to pierwsze zawody pływackie organizowane w gminie. Odbyły się one w Centralnym Ośrodku w Cetniewie. Zgłosiło się 30 zawodników do zawodów. Kobiety, mężczyźni startowali na dystansach 50 metrów mężczyzn, 50 metrów kobiet, 25 metrów kobiet, 100 metrów mężczyzn i sztafeta 4 razy 50 metrów, w której uczestniczyła jedna kobieta i trzech mężczyzn. Zwyciężyła w dzisiejszych zawodach drużyna z Łebcza, drugie miejsce zajęła drużyna z Połczyna, trzecie miejsce drużyna z Mieroszyna. Myślę, że zawody były bardzo udane i będą organizowane także w latach następnych. Czasy, które uzyskali zawodnicy, będą dostępne na stronie Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck, gdzie można będzie porównać swoje czasy z czasami, które uzyskali zawodnicy w dzisiejszych zawodach. Były to, jeżeli chodzi o start, to byli to i dzieci, i młodzież, i zawodnicy starsi, także bez podziału na grupy wiekowe, ale myślę, że rywalizacja była zacięta. Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w kolejnych takich zawodach.